Siemaleczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w Farming Simulator 2015 na Multiplayer. Jest dzisiaj ze mną Misalam 15. A witam serdecznie. Oraz Kaskader w tle. Siemaleczko. Jak widzicie, jesteśmy na nowej mapie. Przeniosłem się z Banticów na znacznie mniejszą mapę. Znacznie, dużo mniejszą. Jak ja to przeczytam? Mapa wygląda tak. Jest to mapa Bergmoor 2K15 V1.0. I będziemy na niej grać, dopóki kolega Nizmo nie wyśle mi PGR Pomorze do 15. Dobra, Adam, dzisiaj jak zawsze na początek zaczynamy żniwa, tak? No pewnie. Adam, weź header, tutaj leży. Aha. Nie zahacz nic. Nie wiem, bo jadę w kabinie, więc może mogę coś zapieprzyć. Weź header i połóż mi na ten. Na dupala. Na tego, na wózek i jedziemy na pole numer bez numeru. Na pole bez numeru, no na kraju chyba każdy, nie? Pojedziemy sobie na tamto na dole pole całkiem, koło elewatora zbożowego. No coś się wymyśli, będziesz prowadził. Potem ja ci zawiozę wózek, żebyś się, bo tutaj są dosyć... Uważaj, z tyłu sztyr! Wiem. Jezus Maria, Adam. Wiem. Poczekaj. O, właśnie, bo tak trochę tutaj dziwnie jest, wiesz. O, tak teraz na skosu. Też radę teraz? Wiesz, u mnie te pedały to tak ciągle mi jeżdżą same. Kurcha, się przeziębiłem. Nie gadaj. No, mówię ci. Dobra, trochę w prawo daj. No, i teraz do przodu. Na prosto. Dawaj, śmiało. Będzie słychać. Dobra. No czemu mi... Aha. Poszło. No super, dobra. Wiesz co, ja sobie wyjadę tędy, bo tutaj jest wyjazd też. Dobra, ja jadę za sobą. No dobra, dawaj wtedy. Jedziemy sobie na pole na dole całkiem, żeby było skoszone to, co jest najdalej. I ja wtedy się cofnę. O kurna, coś za bardzo mnie dupę rzuciło. Naddałeś się za bardzo. Poczułem, jak mnie ściąga. W sumie, wiesz co, ja ci chyba tutaj odczepię już ten header i polecisz sobie sam, bo niepotrzebnie, żebym jechał tam. Dobra, tylko gdzieś poczekaj. Punkt kontrolny na mapie muszę sprawdzić, bo ja nie wyglądam. Dobra, nie, ja jednak pojadę, wiesz co, bo ten header mi chciał spaść. Aha, okej, okay, dobra. Dobra, jedziemy jednak, ja wtedy się cofnę najwyżej. Ale długo nie będzie, daleko nie. Ja pierdolę, wiedziałem. Spadł. Weź go. Bo wiesz co, już jak go odczepiłem, nie? To on coś tam bujło go, nie? Bujło mi go, no. Aleluja, ale będę mi się teraz... ostro tutaj kręcić. Sorry za to, ale no. Dobra. Szkoda, to jest właśnie tak, wiesz. Dobra, coś się tam wykombinuje. Weźmiemy szpraja i będziemy malować, a zobacz tak. Muszę teraz dobrze... wszystko, ale to nic. O, chłopie, że dzisiaj. Zacierasz silnik aż miło. No mówię, coś mi jest nie tak. A ogólnie przeniosłem się z Banticowa tutaj, bo Banticow mi się trochę już przejadł. A jestem w oczekiwaniu na... Dobra, kładź. W oczekiwaniu na mapę Nizma, właśnie PGR Pomorze. Która już była w 13 i teraz chłopak ją kończy do 15, co nam 91% już jest. No, czekamy, naprawdę czekamy. Mapa będzie kozacka. Z tego, co mi pokazywał... Kurwa. Chciałem włączyć mapę, wyłączyłem koguty. No mapa, chciałem włączyć mapę, a włączył mi się ta mapa plakce. Ogólnie nie prezentuje się źle, jest fajna, trochę malutka. No tak na 3 osoby. No, nie, fajna, taka milutka, taka, spoko. Takie no troszeczkę... kurde, no co jest z tym headerem? Trochę jak to Belgii Gebrowende. Nie trzyma się na zakrętach, musisz bardzo wolno na zakrętach jeździć, nie? No tak jak z belkami. A trochę zakrętów przed tobą jeszcze jest. Teraz trochę tak się wyszło średnio. No zanim je dobra, to wracaj się z powrotem. Ja sobie wezmę ten header. Weź ten header, a ja pojadę i już dojadę. Zostawię tą przyczepkę po prostu tam na tym. Tylko nie wiem, powiedz mi, w którym miejscu właśnie się byli. To jest to pole tutaj po prawej zaraz. To tam, gdzie stoisz teraz? Nie, takie, to jest kukurydza, ten narożnik? Jeszcze dalej. To za tą kukurydzą od razu? No. Okej, okay. Ale teraz to jeszcze gorzej się jest. No trochę, sorry, ale no, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że tutaj zgubię. Tu zostawię go. Żebym się ja teraz nie zawiesił, bo... No tutaj jest nasz jeden z największy ciągnik nasz, Steyr CVT 6230. Mogliście go zobaczyć na ostatnim odcinku z Banticowa, bo go miałem tam.
i Sejm Dorano 90. Fajna nazwa. No, ogólnie myślałem, że to jest Explorer. To jest ja jakiś Dorano. Ogólnie na pokos, czy nie? Tak, na pokos, no. Dobra. Przyczepa też Dobra. Jakaś ruska. Aha. Tak ogólnie fajnie, bo Helder mi się na samą drogę mieści, więc spokojnie. Dojechałeś już? Nie. Dopiero podczepiłem. Trochę ciężko było... z przyczepą? Ciężko było go z rowu wyciągnąć, ale są. Przyjadę z przyczepą. Kurde. No, dzisiaj taki kaszlowy odcinek. Zostawię przyczepę tam. Znaczy nie, zostawię cały ciągnik zestaw z przyczepą tam i wtedy przyjadę z prasą. No. Potem wrócę z prasą, przyjadę po zebrać belki. Bo tam jeszcze tak. Jest po drugiej stronie takie małe pole, tylko widzisz? Teraz na prosto od ciebie. Takie już troszeczkę skoszone? No, no to potem skosisz też, nie? Aha, okej, okay, dobra. Jak już skończysz widzę. tam to się weźmiesz. Że wyłączę, aha, czy mam włączony pokos. Fajne, naprawdę, mapa mi się bardzo podoba. Pobierając ją myślałem, że to będzie jakieś gówno takie znowu. Ale ci powiem, że ogólnie do 15 coraz więcej lepszych map już wychodzi teraz. No wiesz, no to jest jak z każdą. Mówię o zagranicznych, bo polskich, no polskie też są, a takie średnie. O, lag dziwny. No, też mnie złapał. Dziwne to było. Ale fajnie, fajnie, już zaczynam kozić, więc zdążyłem. No ja już dojeżdżę. Ludzie tu chodzą, ty. No. Myślałem, że w MP ludzie nie chodzą. Nie, chyba w MP tylko nie ma tego ruchu ulicznego. Weź te, walnij te dwa poprzeczniaki. No, wiem, poczekaj. Ja się tu postawię trochę jakoś. Ojej, nie ten pedał. Tu się postawię. I lecę po prasę. I będę prasował od razu za tobą wtedy, nie? Coś się wymyśli. Jest opryskane, czy nie? Powiem ci szczerze, chyba nie. Chociaż... A ile masz po jednym przejeździe? Po jednym poprzeczniaku miałem 14%, więc... No to jest opryskane na pewno. Nie wiem, jak to było znać. W 13 tak fajnie, bo jeżeli było opryskane, tak fajnie znikała tak 100 razy, nie? A tutaj nie znika, nie? Nie widzę właśnie, żeby znikała. Chociaż, dobra tam. Nie, na 14% na poprzeczniaku to sporo jest dosyć. Ale dziwnie. W jedną stronę poprzeczniaku miałem 14. No. A z powrotem wracałem nim i miałem tylko 10% na nim. Ciemno śmieszne, co nie? Ciemno się robi jak cholera. Oj tam. Ciemno będzie na kamerce, ale to nic. Światło się włączy. Nie chce mi się wstawać nawet. Bo ten Steyr naprawdę fajny jest. No, Steyr ładny, ale ten sam też. No, sam i taki fajny, 90 koni akurat teraz się walczy do czegoś. Na singlu mam Lamborghini, identyczny jak ten samej. I tam sobie właśnie rozsiewałem w pierwszym odcinku, jak pewnie oglądałeś. Oczywiście. No. Oglądałem, foteczkę też widziałem, więc wszystko full service. Nie, to pole zajebiście wygląda w ogóle, jak się kosi nim tak. Nie za duże, nie? Takie. No, ale fajnie tak oddali jeszcze, jak ty jedziesz na kogutach. Nie, no mega. Chłopie, teraz pomyśl sobie, tylko dwa razy lepszy komp, żeby ta karta widziała z daleka nie piksele, ale dobry ciągnik, więc... to już było mistrzostwo. Kurwa, lag był. No, mnie też trochę ciągło, ale fajnie, bo akurat stanąłem, to nie musiałem nigdzie jechać. Wysypało się. Ładnie. Jak to się zmniejsza w tym ciągniku ten... no, tempomat. Na page up, page down? Nie, 2, 3. Znaczy, 1, 2, kurde, Jezu, ja się do 13 przyzwyczaiłem. Ja wiem, zapomniałem całkiem. 1, 2, 3 aktywujesz się, nie? Zapomniałem, ty. Tutaj to trzeba uważać, bo można spaść porządnie. No prawie się właśnie walłem na dół. Nie mogłem zahamować. Oj. Buiło mnie. No, tak to można jeździć, prawie jak prawdziwy kombajnista. Kurde, kierownica. Joystick, oj. Będzie mijak, dobra. Drugi mijak? Nie, tak się bawić nie możemy. O, już belka. No to będzie fajnie szło. Fajne poletka to są. Znaczy to jest fajne, mi się podoba. Tam to jeszcze nie widziałem. No, tam to jakieś malutkie jest chyba, co? No, na pewno mniejsze od tego. No tak, ta mapa ogólnie tak mi się właśnie wydaje, taką na 3 osoby, 2. Do kukurydzy tu 3 osoby będą mniej więcej potrzebne, albo 4 nawet. Ale się ogarnie tam. Bo tutaj akurat jest, powiem wam, że jest dużo pól kukurydzy strasznie. Biogazownia jest tutaj gdzieś. No, powiem ci, że ja na tym, na mapie Bolka tej pierwszej chyba są przerobił, co nie? Do 15? No, z 13 są bywalną. Ten PGR. Aha, no. Ja tam było to duże pole kukurydzy, nie? Ja to sam zrobiłem całe. No. Powiem ci, że nie, niekiedy nie opłaca się więcej ludzi do kukurydzy brać. A ty nagrywałeś nawet chyba to, nie? No. No to pamiętam, oglądałem. Ja fajna mapka.
Wiadomo. Nie, niektóre naprawdę fajne. Jestem ciekaw, jak to Belgii Provenda, ale nie mówią, że dużo osób to nagrywa, więc każdemu się podoba. Ja już nie mogę się doczekać tej, PGR pomoże. Naprawdę no, w 13 mapa jest super, a ja już widzę jak... No graliśmy na becie, nie? To już na becie to świetnie wyglądało przecież. No, nie no serio, powiem szczerze, że też właśnie ciągle grałem na takich małych, teraz na Volusiowie też gram na takich Ursusach, nie Ursusach, to aż mówię, ja się przy... O Jezus, no ja właśnie też zacząłem grać na dużych i teraz jakoś miałem ochotę, żeby pograć właśnie, widzisz, na single zacząłem, single zacząłem serię na Holzhausen właśnie, bo mnie coś wzięło. No, singla też jest fajna seria niekiedy. No, z tego z... No bo ty też nagrywasz singla, no to wiesz. No, no, powiem ci, że to fajna seria. Z... właśnie teraz mnie coś wzięło na tą mapę, nie? Jakoś tak, wiesz, przeglądałem sobie stronki z mapami i tak patrzę, kurde, to jest jakaś fajna. Ale fajny dźwięk ma. I... A ty sobie podjeżdżasz? Mhm. Już masz stówę. No, ale fajny dźwięk ma, ja pitol. Sino. Ja nawet nie wiem, nie słuchałem jak jechałem. Ale przyspieszenie ma grube. Nie, no, mistrzowski ten ciągnik. Kierunkowskazy ma? Fajne ma. Jak koguty ma. To dwa. Jak tam przyczepa, a teraz czas na opis przyczepy. Taka średnio najeżdża. Widać, że ruska. No i tej przyczepy ja nawet nie testowałem, wiesz? Powiem ci, no widać, że to mówię, taka średnia, bo ani nie sypie w tym... Jak górki, dołki, tylko w jednym miejscu. Takie wiesz. Ale sypie. Właśnie. No to dobrze, ważne, że w ogóle sypie. Potem, żeby tylko wykipowała. Mam jeszcze jedną przyczepę, taką tandemkę. Potem ją przyjadę, może pokażę ludziom. No modpak udostępnię w opisie. Powiem ci, kurna, ten samej to kurna troszeczkę podobny do mojego sąsiada. Takiego drugiego sąsiada. On ma też sama, tylko że inną maskę ma, ale ogólnie wygląd taki sam. No ogólnie to same mi się podoba. Tylko, że on ma właśnie Explorera, więc to jest tylko ta chyba inna wersja. Nie wiem, czym to się różni, nie mam pojęcia. Może maską też trochę. Ile masz procent na przyczepie? 45, czy jeszcze jeden spokojnie przejdzie mi? No to zaraz przyjadę drugi. Co mi pisze close, open, close? Drzwi. Nie gadaj! No. Ale pompa! Możesz nawet podejść do koła i możesz błotniki zdejmować, zakładać. Serio? Ale zobacz ty. Chodź tu. Bliźniaki mogę sobie zakładać? Patrz. Widziałeś? Patrz. Widzisz? Tutaj też w tym sztajerze. Zobacz, mogę sobie zdjąć błotniki. Aha. A bliźniaki też możesz założyć? Nie. A gdzie tu bliźniaki się zakłada? No. Gdzie? Z tyłu. Jaka beka ty? Jaka bomba, fajnie to wygląda. A tu też mogę? Nie. Tu też mi nie mogę. A i tak sztajer jest ładny. Dobra, jedź pan. No jadę, bo widzę, że stoisz, tak troszeczkę powiem ci. A ja dojadę do końca, jeszcze jedną belkę wyrzucę. I garnę się tym samym po większą przyczepę jeszcze jedną, bo ci tutaj nie wejdzie wszystko. Czekamy, bo... Co? Czekamy trochę, żeby ci takiego rogala nie robić. No, to fajnie, fajnie, dzięki bardzo. O, akurat dojechałem do końca kostuwa. No, akurat, wiesz. Tam pewnie ten nieużyty rogal pomógł. Już więcej kurde. W sumie po przeciaku... kurde, już mi się głos normalnie zmienia. Więcej po przeciaku już nie musisz robić. Mhm. A ja jadę sam po przyczepę. Jeszcze jedną. Drzwi zamknę. Bo nie zamknąłeś? A. Grubo, grubo. Ciekawe, czy w środku się da zamknąć. Otworzycie? A jo, no czekaj, bo tu wchodzę, otwieram. Wchodzę do środka, kabina, spacja. I zamykam. Zajmowice to jest. Już go biorę. No, podoba mi się, to jest fajne jest. No takich typowo z mniejszych prac jakichś, nie? No. Do przyczepek znalazł. I tu dziwne to pole jakieś tu jest, to w połowie skoszone. A myślę, że ty to skosiłeś, jak testowałeś ją. Nie, nie. Nie mam pojęcia, czemu to jest w połowie skoszone. Grubo. Myślałem, że ten. Czerwoną kierownicę ten samej. No, fajna. Ujo, cię pierdzielę. Dobra. Nic nie było, nikt nie widział. Żyjesz? No. Ale belka twarda. Co, belkę się pakowałeś? No. Zamiast hamulec, to ja gaz nacisłem. Poszedł, bel. A ma nawet odbicie lustrzane w tym, w szybie. Mhm, widzę, widziałem. To jest odbicie z oryginalnej mapy. O, niestety. Ale i tak fajnie wygląda. A niekiedy zauważyłeś też, że jak mają ten mod lusterek wgrane, co nie? Mody? Weź przestań i z oryginalnej mapy coś. Z oryginalnej ale mapy to w 13 widać. Tak było, w 13 tak było, w 15 chyba już tak nie ma. Nie wiem, nie przypominam sobie. Znaczy nie, w 13... Jesteś? Co? Jesteś, bo taki lag złapał. Jestem. Dalej masz laga? Nie, ale taki lag, że nic nie słyszałem, nic nie jechało, więc wiesz. No może minę to zerwało, ale nie wiem.
Ja wszystko słyszałem cały czas. Nie, może widać. Wszystko widać pogody, jak śnieg pada, to wszystko. Duże gospodarstwo takie fajne. Po lewej obora ulicy, po prawej gospodarstwo malutkie. No. Fajna mała, jakbym ja to powiedział, bo Miki, misiowata mapa. Misiowata. No ja zabieram. Kurna, bo ja to poprzecznie nie robię. Ty, przednia szyba otwierana. Ja. Trochę jak wszędzie. No, jak u Makaw. Ty, burta otwierana w przyczepie. Co? Jak ją się zamyka? Ale to w tej ruskiej? Nie. Co jest, ty? Nie wiem, jak zamknąć tą przyczepę. A, zostawiłeś mi przyczepę, bo tak mówię właśnie. Mam mały problem, super. Nie wiesz, jak ją zamknąć. Co? Jaka beka? No. Ty, mogę ją kipować na pusto. Grubo. Ale... O. Czekaj. O, jest, zamknąłem burtę. Otwieram sam burtę i sam kipuję, ty. A jak sam kipujesz? No sam. Mogę nawet pustą wykipować. A, czyli po prostu, że jak podejdziesz, to podczas otwierania burty on nie, wtedy kipuje. Nie, ja otwieram, tak? W ciągniku. Otwieram w ciągniku i kipuję z ciągnika. Aha, w jakim miejscu będzie, jakim chcesz, tak? No, znaczy nie wiem, czy jest taki mod wgrany, ale ogólnie animacja, że wiesz, że podnosi przyczepę, jest. Aha, grubo. Fajne, fajna przyczepa, polecam. Nawet nie, o tym sam nie wiedziałem. Przyjedź, nie chcę ją oblukać. No, usiadę. Szyby pootwierane, kurde. Ty. Jak lato. Widzę cię. Żeś znak chyba tu przewrócił. Co? Żeś znak chyba tam przewrócił. No niestety, jak męczyłem się z jezerem, na pewno tam coś musiało ucierpieć. No bo leży. Bez wracu tego postawić. Pewnie tam. Na nogi. Rozumiem. Na jedną nóżkę. Fajna ta przyczepa dwuosiowa, tandemka. O, to grubo. Dobra, mam 80%, ja sobie... Kaski, jak tam już w CS-a tak grasz? No nie. Jak klikasz, jak nie wiem. Nie wiem. Ja muszę się napić sobie napa. Nie rób tutaj promocji. Płacą to mi ja za to. Się napiję żywca. Płacą mi za to. Ja już jadę do ciebie. A Daśko? Tak ogólnie żywiec u mnie w filmach tyle razy występował, że też mi powinni płacić za to. A co, piłeś wodę? No. Ja, no, a w filmach? No nie raz. Czy na ja widziałem FIFA, tylko raz. Na FIFA czy na single często, bo jak często, jak wiesz, sam gadam do siebie, to ciężko, wiesz, zgarnąć, nie? Trzeba przepijać. Tam jest full na tamtej? No powiem ci, że 45 było wcześniej. Boże, teraz 45 niech będzie, no to... Patrz to. Patrz. Dobra, jestem stanę. Tak? Widzisz, otworzyłem burtę, czy nie z tamtej strony? No dwie, obydwie są otwarte. Jak obydwie? Obydwie są burty otwarte. Z obu stron? No. A teraz? Teraz zamknąłeś jedną z lewej zamknąłeś. Teraz z lewej otworzyłeś. I wykipowałeś. A teraz są obie zamknięte? Zamknąłeś z lewej, z prawej jest ciągle otwarta. Kurde, to mi się nie podoba. Bóg z MP. Ale to u ciebie są zamknięte? No u mnie obie są zamknięte, no. Pewnie jakiś bóg MP jest. U mnie w ogóle ta druga się nie otwiera. To dziwne. No, nie otwiera się. Dobra, szczegół. Mniejsza o to. Wysypałeś? Mówię, no. Więc tam to możesz wziąć, wysypać, a... Ja sobie podczepię, jeszcze dosypiesz tutaj do fula, żebyśmy nie jeździli na darmo. Albo no, nie gubi wam, no. Do 83% jeszcze coś wejdzie. A ja sobie wezmę... Steyra i będę dalej prasował. Subela cię nie kocha i strula cię na pokus pewnie. Która? Ta jedna tutaj. Nie, akurat stanęła między dwoma pokazami. Farciarz. Korna jeszcze mnie mijak złapał. Mijak czy lak? Mijak, właśnie spojrzałem na tą belę, gdzie ona jest i... A tam Mikio się z sierpkiem. Zawołaj. Z sierpkiem. Da mu się. Da mu się łobornik, bo to jego jedzenie. Ty kurwa, mi się zrąbał na dół prawie. No powiem ci, że tam było niebezpiecznie, jak robię pierwsze krążenie. Fajny widok z tej górki tutaj jest na dół. No. A ten szter naprawdę mi się podoba, super ciągnik jest. Jest większy, dużo większy od oryginalnego. No, może z 200 goni pewnie ma więcej nawet. Do takiej małej prasy, jak go zaciepiłem. Oj, tam czepiesz jeszcze go. O, będzie belka. A, będą drzewa. Dużo tych belek tu. Jedna prawie w kukurydze się wtoczyła. Tutaj. A czym będzie zbierać? Samo zbierającą? Czy... Nie, normalnie, na turem na ten. No tu nie ma dużo belek, to co? Wiesz, raz, dwa. Ale nie będę już w tym odcinku zbierał, bo to za długo będzie.
No, tak średnio 20 minut już minęło. No, no to mówię, skosimy do końca i tyle. Jest 30 minut max. Wiesz, nie ma co szaleć. No, powiem ci, że na też... Na kamerce już pewnie cimno, nic nie widać. Ale to tam... Powiem ci, że też przeważnie tak staram się do 30 minut, bo... Potem to te filmiki ważą po tyle giga, że ja... No ja renderuję ostatnio w... Filmy w tym... W innym formacie, w MP4, nie? Mhm. Bo w WMV, jak renderuję z kamerką, to no. mi się buguje, nie? Aha, i wiesz, no. się Vegas buguje całkiem zawiesza, tak jak ci mówiłem, tak jak tobie, nie? No, no. A jak renderuję w MP4, to nie ma takich problemu. A jakość jest taka sama? Jakość jest lepsza. Aha. Tylko, że a... chuj waży. Dużo waży? 36 minut, let's play, dzisiejszy z singla. Mhm. Nagrałem, nie wiem, jak tak długo wyszło. Nagrałem, to waży 2 giga 700. O kurwa mać. Powiem ci, ja też chcę muszę taką próbę zrobić. Nie wiem, tutaj walić na pokos, czy tak tu ściachać? Nie, sieć? Tutaj nie rób na pokos, bo to wiesz, potem będzie się źle pracować. Będzie dziwnie, dobra, tam za tym małym laskiem to będziesz mógł już na pokos, a ten mały kawałek tu weź skoś bez. No mówię, właśnie 2 giga 700 gdzieś waży. No ale mi to tam nie robi, bo i tak w nocy wrzucam. Dzisiaj zrobię tak, że będę włączał renderowanie tego filmu, co teraz nagrywam i będę wrzucał już jeden, nie? Wiesz, przy okazji wrzucania i renderowania. Że ja mam niestety, wiesz, na noc dostałem renderowania, a od rana wrzucam na YouTube'a, co nie? No, no. Tak sobie to ustawiłem, ale... Ale pewnie gdybym... Ale robiłem tak, że... Jak... Miałem film do przodu jeden, co nie? To sobie jeden renderowałem, drugi na YouTube'a już szedł. No. Właśnie, też tak teraz a ostatnimi robię. Czasami, kurde, nie mogę się dorobić, żebym miał jeden film do przodu, więc... A ja właśnie teraz tak. Bo teraz właśnie z tego singla, wiesz? Mhm. To dużo daje, że ja z tego singla zacząłem nagrywać. No. Bo zawsze coś jest, nie? Żeby wrzucić, żeby porozmawiać tam z ludźmi. Dobra. Ogólnie tam opowiadałem dzisiaj. Rano nagrywałem. To opowiadałem dużo na tym let's playu. Ja powiem ci, że... Temat sobie wymyślę i opowiadam o czymś, nie? Przeważnie na singlu to ja staram się opowiadać o takich pierdołach, takie informacje, czy co, jakieś serie. Wiesz, takie coś co... No, no ja na następnym ludziom... let's playu bajkę przeczytam. Dobre, dobre, to pewnie obejrzę. Beka, bo co tak bajkę przeczytać? Przeczytaj jakąś co, ogólnie bajkę. Myślałem, żeby na następnym let's playu z singla popobierać jakieś filmy z YouTube'a. No. Wiesz, filmy ludzi, takich mniej znanych youtuberów, nie? No. Mniej znanych youtuberów i grać sobie i w rogu, u góry, puszczać te filmy i tam no. mówić, co by lepiej, jakby było lepiej, czy lepiej jakość, jakieś ujęcia, co by było, żeby było lepiej, nie? No, mądre rozwiązanie. Bo ludzie ogólnie się mnie dużo razy pytają, co zrobić, żeby mój filmik był lepszy, nie? I wiesz, takie coś sobie wymyśliłem, że może by pobrał w rogu gdzieś tam puścił i tyle, nie? W drugim nie rogu niż kamerka, na przykład. Nie głupi pomysł. I wiesz, można było jakąś reklamę ludziom zrobić, że nie wiem, gdzieś w opisie, to fajne, to mi się wydaje, że fajnie to by było. Dla wiesz, mnie bardzo mądre rozwiązanie. I wiesz, na każdym odcinku z właśnie singla, by takie coś robić. Jedź. Nie, moim zdaniem fajne. No, bo... fajne, ale co z bajkami, to też nie głupi pomysł, bo pomyśl sobie na przykład tak, za jakieś 10 lat, będę miał dziecko na przykład, co nie? Tak puszczę takiego, kurde, let's playa od Brączka z bajeczką i już będzie fajnie. No. I tatuś będzie miał z głowy. No nie ma tak jak jeździć po zbożu, co nie? Jak skończysz tutaj, to pojedziesz się na tamten mały kawałek, okej? Okay? Tam też na pokos? Wiesz co? Tam na sieczkę, bo już było zaczęte chyba na sieczkę. Takie małe to się nie opłaca tam na pokos, to na sieczkę walniemy. A walnie się. A ja zjadę tym. Prasą i wtedy po przyczepie podjadę tu. Oks. Kurwa, sto już mam. Ja sobie myślę, czemu ona mi nie chce prasować. A walłem ci rogala na koniec. Dobra, jedziemy dalej. Mamy tu fajne kropki, masz, widzisz? No. No tak jest, jak nie łapię za dużo. No bo jak jest mało to... A tabelka spada i spada, wejdzie do lasu zaraz. Dziki zjedzą. A kurde ci powiem, fajnie ten samy wygląda. No, jeżeli chodzi o mody, to ja akurat lubię mieć dobre mody, popobierane. Wiadomo. Nie lubię mieć jakiegoś syfu. Zgadzam się z tobą. Na przykład jakbym miał teraz na tych polskich modach, co wychodzą grać, to bym kurwicy dostał. No, powiem ci, że ja na Wolusiowie zaczynałem i zacząłem sprawdzać te mody wszystkie, to matko. Pierwsze 2-3 odcinki to były tylko ze sprawdzania modów.
Wyrzucanie, sprawdzanie, dodawanie nowych. Masakra. No, masakra to jest z tymi modami polskimi, ale szkoda, no ale moim zdaniem FS15 właśnie to nie jest do modów polskich gra. No. Tylko to jest nie, taka typowa gra, żeby pograć na zagranicznych modach. Mi się zagraniczne podobają, oryginalne są super, no chyba, kopem. Nie wiem, czemu mi się zawsze właśnie z polskimi modami najbardziej kojarzyła jednastka. Nie trzynastka, tylko jednastka. Pojawiam się, no jedenastka. Kurwa, belka leci. No, to pewnie tam za kawałem. Ty jej się nie da zatrzymać. A chuj, tu jest górka, to ona się zatrzyma, dobra. Jest! Zmieściło mi do końca na tej przyczepie też. Nie robię, dobra, leci na pełnej. Co? Do zmieściłeś, o, jeszcze? Znaczy, na obydwie, ale tak podzieliłem, co nie? Jak podzieliłeś? No trochę na jedną, trochę na drugą. Aha. To, że najpierw na tą pustą, bo mi było na rękę. A potem jeszcze dosypałem na tamtą. O Jezus, zobaczymy jak to pole w ogóle będzie. Wyłącz pokos sumy. Dobra. I pełen. Ja ci przestawię tą przyczepę. I na pełnym spiżu. Ty luknij, jak tam jesteś, jesteś w przyczepie? No. Luknij, jakie co tam jest w ogóle? Ty. Pszenica, jęczmień? A ty co kosisz teraz? Pszenica. No to tu jest też pszenica, dobra, spoko. Tak grubo. Ty kurde, ciekawe czy to wejdzie w ogóle na tą przyczepę tutaj. No tu jest już 22%. A tam nie ma dużo chyba, co na tamtym polu? Trzy ogrążenia. No to nie, to wejdzie wszystko na pewno. Nie ma co narzekać. No, pewnie, że nie. O kurde. Trzeba patrzeć radośnie na świat, jak pan Boguś. Ło. Chyba jedyny człowiek, którego zaczynam lubić. Mówił, że zaprasza serdecznie, jak chcecie przyjechać. Kurde. Bo mówi, że ten... Ja bym chętnie przyjechał. Że chętnie oprowadzi po Mokrzynie. Ile on ma? Wiesz, ile on ma lat? No, w tym roku 50 miał. Wytłumacz mi, kurna, dlaczego niektórzy ludzie w takim starszym wieku, no nie mówię, że są bardzo, no, akurat, że Pan Boguś jest stary, ale właśnie w takim około 50 wyżej, co nie? Mhm. Nie myślą logicznie na temat gospodarki, żeby ją, wiesz, rozwijać, tylko właśnie, żeby tak stać w miejscu i a, no, co będzie, to będzie, co nie? A tu właśnie Pan Boguś zauważyłem, że on taki bardziej jest w tych sprawach. Wiesz co, ja stwierdzam, że on jest taki antyunijny. Antyunijny, fajnie powiedział. Że nie lubi po prostu, nie myśli, że Unia nie jest dobra, nie? Że on woli wszystko mieć po swojemu po prostu. No, ale myśli, żeby rozwijać. Ale myśli, naprawdę, on... Nie? Ja nie wiem, jak można tyle rzeczy naraz pamiętać. No widzisz. Na przykład te ścieżki, nie? Jak on robi. Mhm. Kurwa, musi jechać, bo wiesz, w nowych siewnikach to automatycznie ścieżki robi wszystko, nie? No. A on musi jechać, pamiętać kiedy włączyć ścieżkę, kiedy wyłączyć. Mhm. No masakra to jest. I wiesz, że do niego dzwonią wszyscy podczas jak on tam robi w polu, no to ja pierdzielę, weź to zapamiętaj wszystko. No nie, no ja naprawdę dla mnie pod to wrażeniem. Jest taki, dla mnie to jest taki wzór, jak już no. To gdzieś napisałem w komentarzu. Ale lagi dorwałem teraz, ja pierdzielę, masakra. Teraz? Nie, no jak jechałem to okrążenie, to masakryczne lagi były. Nie wiem, czy to wina, czy coś. Czemu sypałeś i nagle nie przestałeś sypać? Bo cofam się. O! Kaskiego nam wywaliło. Może. Ale to tam kaskie się dużo i tak nie odzywał. No właśnie zaskakująco mało się odzywał, tylko powiedział cześć i że nie gra w CS, co nie? No jestem, ja słucham cały czas. Kaskie przecież się wywaliło przed chwilą. No wiem. No wiem, no takie tam. Ale wiesz, tak specjalnie. Ale cześć, jak fajnie wygląda, jak jest ta burta otwarta? No u mnie nie jest, to dobrze, że u mnie nie jest. Lag? Lag? No, nic nie mogę zrobić. To ja nie patrzę. A. O, żyje. Dobrze, że się przed lasem obudziłem. Nie wiem, czym to jest podowodowane, więc sorry. Kurna, znów lag. Ale teraz stoisz. Ty, coś jest nie tak w ty tym miejscu. Ty masz laga? A ty, bo tu jest las. A, las będzie lagował. Bo to jest las, a las w takich mapach nieoryginalnych zawsze laguje, co nie? Mówisz? No, ja pamiętam jak jedną mapę testowałem, co nie? No. W tej serii sprawdzania map i czai, że ja jak wjechałem do lasu, to ja miałem takie lagi na singlu, że ja nic nie mogłem robić, no super, kurna. To daj, ja pokoszę lepiej. Właśnie, może lepiej. Ja lepiej pokoszę, żeby nie było potem. Chciałem ci powiedzieć, że jak ta burta jest tutaj uchylona, co nie? No. Z tej strony tak fajnie widać tak centrum, jak i te zianka wystają, co nie? To może wtedy lepiej nie będziemy robić lasu. Żadnego tego, wiesz. Nie, ja powiem ci, że lasu chyba nie będę robił na żadnej mapie oprócz oryginalnej, bo tam jest spokój, nie ma takiego zlagowanego. Może, że to jest to
To był Geek Profenda, jestem ciekawy właśnie. Ja myślę, że chociaż ten Nizmo zrobi coś z tym lasem na tej, na PGR pomoże. Oby. Żeby było dobrze. Naprawdę, ja wyczekuję tę mapę najbardziej chyba ze wszystkich map na razie. Myślę, że siepniesz miesiączkarnią. Nie no, widziałem cię z tyłu, Adaś. W lusterkach? Uj, ale fajnie wskoczyłem do niego. O, mogę się pobawić teraz. Ja się wysypię, nie? Mhm. Pojedziesz go zawieźć wtedy. Okej, okay, dobra, otwieramy sobie drzwi. A gdzie jest druga przyczepa? Pewnie gdzieś tam stoi. Gdzie ją zawiozłem? A ja nie wiem. Weź się tam przejść, zobacz, bo już nie pamiętam. Już zaraz, czekaj, tylko się muszę. Ja serio nie pamiętam. Czy ją zawoziłem, czy nie. A, numpad enter. A, zamknąłem się. To wtedy ja, wiesz co, przeczepimy się. Ja... A, zobaczyć, czy mówisz tam. Czekaj, Steyr jest. Czy ja, wiesz co, ja skoczę, bo ona była... Nie, ona tu jest. Na polu jest ta przyczepa. Wiesz o tym? Kurde, aparat mi się wyłączył znowu. Pewnie za długo. To ma podczepianie z tyłu? Czy nie? Ma. Czemu mi się aparat wyłączył? Mi też się niekiedy tak robi. To weź, daj mi sama, ja pojadę pod tamtą przyczepę, a ty zjedź tym New Hollandem, okej? Okay? Dobra, dobra, dobra. No, ja mogę nawet otworzyć drzwi, jak weź jesteś. Weź tego ile. Bliźniaka wyłącz. Nie, sorry. Bo nie to R klikłem. Dobra, to ja wtedy... Panem za... Kurde, czemu mi się aparat wyłącza podczas nagrywania? Jeżeli ma ten sam błąd, co ja miałem niekiedy, że jak coś tam kolidowało z nim, jakieś ujęcie. Masz coś na aparacie, czy jest pusty? Mam. No, no widzisz, to jakieś ujęcie koliduje z nim. Nie, włączę jeszcze raz, dobra, zostawię. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. Wiesz co, mi się tak wydaje, że on po 30 minutach się wyłącza. Ta, bo tu 30 minut na pewno już minęło. No, tak mi się wydaje, że po 30 minutach się wyłącza. Też może być, nie mówię. U mnie po 25. Co mówisz? U mnie po 25. A nawet tak nagrywasz? No. To dziwne. Bo nie powinien się wyłączać podczas nagrywania w ogóle. Nigdy wiesz, no to jest 25 na następne nagrywanie i potem on się wyłączy, masz co raczej jedno. O, jak mnie pcha ta. Ta ruska przyczepa, jak ona mnie pcha. Jak pcha? No bo mam, podpiąłem tą przyczepę, co nie? Tą no. drugą. No i przy hamowaniu ona bardzo, wiesz, duże przeciążenie daje. A mój jest jeszcze bez, wiesz, obciążnika. Tak go trzepię, że... Ale tylko na hamowaniu. Ciekawe, czy da się jakoś ustawić, żeby ten aparat się nie wyłączał po 25 minutach, czy tam 30. No powiem ci, że mi się nie wyłącza. Ja ogólnie myślałem, żeby sobie kupić jakąś kamerkę taką do nagrywania, taką słabą. Mhm. Do kompa na przykład. Nie, wiem, nie prostu... ale słaba jakość wtedy będzie, pamiętam, jak u Mikiego słabą jakość i masakra wtedy ma. No a z aparatu jednak jest dobra jakość, nie? No. Zobacz, powiem ci, że Miki ma dobrą kamerkę internetową, więc zobacz jeden filmik z FIFA, jak u niego byłem, i drugi filmik. Jeden jest z kamerki mojej, a drugi jest z... Ale ja oglądałem, ja pamiętam to. No, to dobrze. Ale to nie wiem, czy było u mnie, czy u niego na kanale już. Nie pamiętam. No to ja akurat o pamiętam. Boże, jak mnie rzuciło. A już na farmie gdzieś jesteś? Koło farmy? Widzę cię więc. Znaczy widzę cię na minimapie. Zjeżdżam, jestem znaczy na drodze w stronę gospodarki, więc... Nie rozpędzam się do 50, bo znowu mnie zabije przecież. Znowu, no mówiłem, że mnie zabije, no. Ale Boże, gdzie tu zjechać? Ten silos? Najlepiej? Przez ten silos przejedź, no. Potem się to zboże wywiezie z tych przyczep najwyżej do tego. Czyli, że najlepiej jechać tak gdzieś powyżej 20 nim. Bo jak jedziesz więcej, to on nie wyhamuje potem. Wyhamuje, ale staje bokiem. Dobra. Zostawiam header. Kombajnem się zjedzie już po let's playu. No, no. Tak dobra. W ogóle, gdzie go wysypać? Zostaw go tutaj, tak. Bo do Gociana ten zawieźć, do skupu. Nie no, super, jest ten sam. Ja pierdzielę. Tylko obciążnik mu cepnąć trzeba. No. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy za obejrzenie, pozdrawiamy serdecznie i do następnego. Na razie. Na razie. Siemaneczko.